Kiedyś smutny, dziś wesoły, bo robię wszystkie zakupy na bobostay.pl. Polecam bardzo serdecznie w Bobo. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym mega niesamowitym odcinku! Tak jest, ludziska, jesteśmy w kolejnym odcinku, jak widzicie, jesteśmy na naszym Minecraftowej serii! Kto się stęsknił? Napiszcie w komentarzu, stęskniłem się, ja przypnę serduszko, zobaczymy jak będzie dużo osób. I naprawdę, zobaczcie, jesteśmy normalnie na tym świecie. Jest z nami Dzida, do którego za chwilę pójdziemy. U Dzidy w ogóle pełno nowych zmian. I jak widzicie, mój cały domek, tu są kurczaczki! Tutaj mamy magazyn, to mamy wielki ocean z rybami. Jak normalnie, kozatko, się cieszę, że jesteśmy teraz na tym serwerze. To po prostu jakaś czysta masakra. Dobra, bez przedłużania, słuchajcie, ludziska, lecimy do Dzidy, bo musimy zobaczyć, co nasz kumpel Dzida robi. Ale przed tym, zanim pójdziemy, to ludziska, mam taki dla was challenge. Jeżeli wbijecie pod dzisiejszym odcinkiem 250 łapek, to już jutro zobaczycie kolejny odcinek. Więc wbijajcie łapeczki i zobaczymy, czy dacie radę. 250 łapeczek i macie jutro kolejny odcinek. No i zobaczymy, słuchajcie, czy wam się uda, a w tym momencie trzeba iść do Dzidy. No i lecimy do Dzido Sława! Dzień doberek, Dzido! Ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie. I wracamy do odcinka. Pozderki! Bobek, co? Witamy sekret, wiesz, wiesz, Bobek? Co, jeszcze raz? Sekret. Masz sekret przede mną? Nie. Pa. Co? Dzida, wiecie, jak da Dzida pokazać sekret? Słuchajcie, chyba jednak się znowu zaczyna to. Brakowało mi już Dziny, a on zaczyna z jakimiś sekretami. O co tu chodzi? Jaki sekret? W jakim... Tu. O. Tu domek Dzida? Słuchajcie, proszę. Dzida, pytanie, jak ty zrobiłeś wycieraczkę w Minecraft? I jeszcze napisałeś... Nie interesuj się, Bobek. Co? Ludziska, to są jakieś żarty! On zrobił wycieraczkę w Minecraft, na której napisał tu domek Dzida! Ludziska, czy wy to widzicie? Tu serio jest wycieraczka tu domek Dzida. Dobra, Dzida, wchodzę do twojego domku! Nie, Bobek! Zapomniałem! Zapomniałem! Do domku Dzidy się oczywiście wchodzi przez drzwi. Nigdy obok Co to jest Dzida? To jest Bobek i Dzida. Co? Jak ty to Dzida zrobiłeś? Dzida jest technologia. Nie! Ludziska, Dzida się uczy, Dzida chce być inteligent. Dzida inteligent? Nie wydaje mi się, żebyś był za bardzo inteligentny. Bobek, uwierz, Bobek. Ale Dzida! Ty też tu zrobił jakieś... Tu jestem ja i tu jesteś ty. A Paśka! A tu... tu masz kolejne zdjęcie Dzida z Paśką! Dzida mi telewizja! Nie, ludziska, naprawdę troszeczkę mnie na tym serwerku nie było, ale Dzida, ty zrobiłeś wielki... Co to jest za ławka jakaś taka fajna? To jest Dzida grill, Bobek, Dzida grill, Bobek. Będziemy to grillować? Tak. To ludziska mi się podoba, ale czy wy to widzicie, ludziska? Ty żeś zrobił zdjęcia! To w ogóle zdjęcie już chyba pamiętam, to było gdzieś tutaj robione, tak? Chyba było w tym miejscu robione, a to drugie jest u Paczki. W ogóle co tam u Paczki? Idziemy zobaczyć, co u Paczki. Chodź do Paczki, Bobek, chodź. No, bez kitu, musimy zobaczyć, co się dzieje u... W ogóle, jak ty żeś to zrobił? Ty masz tutaj ten... jest taki... Co? Dzida! Dzida, jak ty zrobiłeś taki płotek? Bobek, zbyt głupi, Dzida, zbyt mądry. Ale co? Mówi Dzida, być inteligent. Ale Dzida, to mi się nie podoba. Jakim cudem on zrobił taki proszę mi wytłumaczyć. Ludziska, napiszcie mi w komentarzu, jakim cudem Dzida zrobił taki płotek w Minecraft. Przecież to jest niemożliwe, żeby zrobić taki płotek. Poczekajcie, musimy to zniszczyć, bo to mi coś nie... Co jest grane? Te płotki się jakoś... Co Bobek robi? Już naprawiam, bo ja byłem naprawdę zdziwiony, że tu się takie dziwne płotki stawiają, ale... patrz. Bobek. Coś chyba źle postawiłem. Co ty, Bobek, robiłeś? Przepraszam, Dzida, ale ja jestem naprawdę w ciężkim szoku, co się w tym Minecraftie dzieje. No. Bobek, Dzida, zbyt mądry dla Bobek. Bobek, chodź. Ty jesteś mądry, na pewno. Świnka, Paśka.
mowę, głupi. A ty nie jesteś głupi, normalnie cię wyjaśniam. Pij, 1-1. Swinka Polska. Polska, dzień numerek Polska. Ty swinko Polsko. A nauczyłeś się już jeździć na śwince Paszce, czy jeszcze nie? Bobek, jeszcze nie, ale Bobek... Coś mu chyba nie wyszło. Co ty dzieje, no? Co ty chciałeś powiedzieć? Dzida. Słuchajcie, Dzida chyba już ma coś z głową. Co? Ja chcę powiedzieć, że Dzida się uczyć. Uczysz się, a czego się uczysz? Paszka jazda. Aha, uczysz się jeździć na Paszce. Ale tu jest Dzida w tym miejscu napisane Dzida, a nie ma nic o Paszce. A, co mnie uderzyłeś, Mars, jaja, chłopie. Nie będę rozmawiać, Bobek. Nie, no czemu? No nie obrażę, nie, ludziska, no normalnie, pierwszy odcinek, a ty się już na mnie, chłopie, obrażasz. No proszę się na mnie nie obrażać, no leś ty zwariował, Dzidosławie. Ludziska, z Dzidą jest chyba coś się wydarzyło. Dzida, wszystko w porządku? Nie, chyba mi się nie wydaje. Oj, ludziska, chyba mi się nie wydaje, bo Dzida troszeczkę się dziwnie zachowuje, ale ja się w ogóle z Dzidą tyle nie widziałem, tego chłopa mi tak brakowało. Normalnie tak jestem zadowolona, że go spotkałem. Panie Dzidosławie, co pan w ogóle tutaj robi? Co ty robisz? Czemu ja mam się nie ruszać? Nie działa. Co nie działa? Nic, Bobek, nie dla ciebie. Patrz, Bobek, co ty mam. Co? Tu jest jakaś... Duże bum. Duże bum, tu jest Dindy. Masz krzesiwo, naciśniemy i zrobimy duże bum. Co ty... Jak ty to wyciągasz? Prawym... Jak ty to wyciągasz? Nie interesuj się, Bobek. Jak ty to wyciągasz? O, wyciągnąłem, tylko nie wiem, jaki sposób. A da sobie Dindy. Jak ty wyciągnąłeś te? Ja na przykład chcę pięć. Ej, Dzida, wytłumacz. Wiem już, jak to wyciągać. Dobra, mega kozacko, odłożę oczywiście. Co ty robisz? Dzida, myślę o przyszłości. O przyszłości myślisz? Dzida, myślę prąd. Prąd nie działać, ale Dzida mieć. A ty masz w domu kontakty? Ale nie działać. Ale w Minecrafcie są kontakty? Nie wiem, kim znalazłem. Nie, ludziska, w tym momencie ja po prostu jestem w ciężkim szoku. Chłop, normalnie prąd wprowadził do Minecrafta. Ja tu jeszcze zobaczę, normalnie wejdę jutro na serwer, a tu będzie normalnie wielka farma fotowoltaiczna, albo coś jeszcze gorszego, albo lepszego w sumie. Dzida, wytłumacz mi w ogóle, co ty z tym prądem takiego robisz, co to jest? Zdjęcie jakieś! Co to jest za zdjęcie? Co? Jak to Dzida zobaczyć? Jak zobaczyć to zdjęcie? No? Pomyjcie. Ale jak ty żeś mi, kiedy żeś mi zrobił takie zdjęcie? To jest u konika Krzysia. No? Dzida mnie, Dzida wszędzie będzie. Dzida, Bobek nie wiedzie, kiedy Dzida robi zdjęcie. Ale ty, nie, Dzida, czy ty mnie podglądasz? Ja się teraz z ciebie, Dzida, boję. Czy ty mnie podglądasz, proszę pana? Czy pan mnie podgląda? Dzida, nie rozmawiaj, Bobek. A czemu ty nie chcesz ze mną rozmawiać? Bobek, masz uczyć się. Co mam robić? Uczyć się? Uczyć się, Bobek. Dzida, ty się jakieś dziwne zrobiłeś. Naprawdę, ludziska. Dzida. Bobek, nie ma. Nie, ludziska, w tym momencie jestem po prostu w ciężkim szoku. Chłop mi dał obrazek, w ogóle da się to zrobić. Patrzcie, no chłop mi normalnie dał obrazek, na którym jestem u konika Krzysia. Jak możecie zaobserwować, patrzcie, w prawym dolnym rogu. Jestem u konika Krzysia. Tam jest jakaś papuga, ja tam jestem normalnie. Pobiegnę do konika Krzysia, słuchajcie. Bo konik Krzyś to jest w tym miejscu, nie wiem, czy pamiętacie. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ale patrzcie, konik Krzyś tu jest. I to zdjęcie ewidentnie powstało w tym miejscu. Patrzcie, no to jest ewidentnie w tym miejscu. Tu jest konik Krzyś. Tu jeszcze jakaś papuga była. I chłop mi zrobił zdjęcie, ja kompletnie Dzidy nie widziałem. Ja się zaczynam bać, słuchajcie. On robi za niego już detektywa, czy co? Bo ja naprawdę po prostu nie rozumiem, serio.
tu w ogóle bambus mój rośnie. Tu jeszcze, słuchajcie, ludziska, te moje kurczaczki. Zobaczymy, czy... O, jajeczka zniesły, więc sobie wyzbieramy. A w tym momencie to ja chyba będę, ludziska, kończyć ten odcinek, bo to są po prostu jakieś żarty. I czemu ja tutaj nie mogę wychodzić? Panie kurczaku, proszę mi nie przeszkadzać, bo ja chcę wyjść. Ale to są, słuchajcie, ludziska, po prostu jakieś żarty. Chłop normalnie mi pogląda. Chłop się normalnie bawi w jakiegoś detektywa albo coś takiego i ja totalnie nie rozumiem, co tu się... Dina, co ty tu robisz? Dina, co ty tu robisz? Nie będę. Nie. Nie będę z tobą rozmawiał na te tematy. Rozumiesz? Nie, ludziska, ja w tym momencie naprawdę się boję, co się dzieje z Diną, ale pamiętajcie, 250 łapek i już jutro wlatuje kolejny odcinek, więc lajkujcie i wiecie, jaki macie napisać komentarz, żeby dostać serduszko, a ja w tym momencie uciekam.